Jeszcze kilka lat temu leszczyńscy policjanci edukowali dzieci o tym, jak bezpiecznie zachowywać się podczas zabaw na śniegu i lodzie. Tegoroczne ferie zimowe już za kilka dni i wszystko wskazuje na to, że śniegu nie będzie, ale nie zmienia to faktu, że w trakcie ferii można napotkać różne zagrożenia. Co prawda ferie zimowe w regionie leszczyńskim rozpoczną się dopiero za kilka dni, ale policjanci ruchu drogowego z Leszna już zaangażowani są w ogólnopolską akcję Bezpieczne Ferie, która trwa od 13 stycznia do 23 lutego. W tym czasie policjanci będą zwracali uwagę na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Priorytetowym ich celem jest uniknięcie zdarzeń drogowych, których ponoszą ofiary ludzie. Jak wiadomo, prędkość jest główną przyczyną tych najtragiczniejszych wypadków drogowych, stąd też policjanci na pewno będą eliminowali piratów drogowych z dróg, ale też będą zwracali uwagę na trzeźwość kierowców, na sposób przewożenia dzieci, czy korzystają z fotelików bezpieczeństwa, czy też innych urządzeń do tego służących, czy kierowcy i pasażerowie mają pozapinane pasy bezpieczeństwa. Podczas ferii zachęcamy Państwa, aby zgłaszać policjantom możliwość skontrolowania autokaru przed planowanym wyjazdem dzieci i młodzieży na zorganizowany wypoczynek. Taką kontrolę należy zgłaszać osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie w budynku C na ulicy Korcza od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Można tego też dokonać telefonicznie, kontaktując się z Wydziałem Ruchu Drogowego albo wysyłając mail na adres naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego. Jednak ważne jest, aby tą kontrolę zgłosić przynajmniej z trzydniowym wyprzedzeniem. Jednocześnie podając termin wycieczki, godzinę odjazdu autokaru oraz namiary, czyli jakieś numery telefonu kontaktowe do kierownika wycieczki lub organizatora. Taka kontrola na pewno będzie przeprowadzona w zatoczce znajdującej się na ulicy Piłsudskiego w Lesznie. Zachęcamy, to na pewno zwiększa bezpieczeństwo podróżujących tymi autokarami. Mamy pewność, że dzieci udają się w podróż autokarem, który ma prawidłowy stan techniczny, z trzeźwym i wypoczętym kierowcą. W ostatnich tygodniach policjanci, zarówno profilaktyk społeczny, jak i dzielnicowi, docierają do przedszkoli i do szkół, gdzie rozmawiają z dziećmi o bezpieczeństwie w czasie ferii. Jest to prowadzone w ramach akcji Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku. Wówczas policjanci przypominają dzieciom podstawowe zasady bezpieczeństwa, szczególnie w ruchu drogowym. W jak prawidłowy sposób pokonywać jezdnie, aby nie wymuszać pierwszeństwa, nie przebiegać przez jezdnię, aby nie jeździć na rowerze samotnie, nie przewożąc innych osób na kierownicy czy rurze roweru, aby podczas jazdy rowerem nie korzystać z słuchawek założonych na uszach. Policjanci przypominają te zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale także o tym, jak bezpiecznie spędzić wakacje w domu, na podwórku, jak być ostrożnym w kontaktach z osobami obcymi, nie tylko tymi w realu, ale także w sieci, bo jak wiadomo, dzisiaj dzieci spędzają mnóstwo czasu w internecie, a ten wolny czas na pewno będzie temu sprzyjał. I tutaj w tym miejscu też apel do rodziców, aby zainteresować się tym, co nasze dzieci będą w tym wolnym czasie robiły. Szkoły, świetlice szkolne, miasto Leszno oferuje bardzo dużo alternatywnych zajęć, z których można skorzystać. Są to zajęcia często darmowe. Warto tylko prześledzić ich harmonogram i gdzieś podesłać nasze dziecko, żeby bezpiecznie pod opieką fachowców mogło te ferie spędzić. Rodzice powinni uwrażliwić swoje dzieci na kontakty z osobami obcymi, na niewpuszczanie nikogo do domu, nie eksponowanie klucza, które ewentualnie są dzieci wyposażone do naszego domu, nie chwalenie się, kiedy wyjeżdżamy, na jak długo i gdzie, na jak długo pozostawiamy dom. To samo oczywiście dotyczy tego, aby nie eksponować swojego wyjazdu na portalach społecznościowych. Także wszelkie środki ostrożności w tym czasie są wskazane.